Jak grzech zapowiedział, tak też już teraz mogę przywitać i ugościć Chris Oxford Duo, proszę bardzo, jest razem z nami, witam cię gorąco. Witaj Sebastian, mogliśmy się już przywitać, a nie? No, wiesz co, zaraz się tam zdezynfekujemy, się te wszystkie rzeczy zrobimy. A ja tak jakże ci obiecał, że jak ino te samoloty zaczną latać, to ja tu wsiadam i... Nie no, ja ci powiem, wszystko w porządku, nie, no, nie mogliście tego pora tydni wcześniej otworzyć tych granic, to by się tu z Martą też postał, a nie z Martą przez telefon, a z tobą by się muszą oglądać. I zaś musimy czekać. Nie, żartuję, oczywiście fajnie, że już jest razem z nami, to mnie bardzo cieszy, fajnie, że niebo jest otwarte, że możecie zaś nas odwiedzać w studiu, bo jednak ten kontakt, jak się widzimy bezpośrednio, jest zupełnie inny jak telefonicznie, nie, bo to tak brakuje chyba tego, nie? To na pewno, wiesz, ja też zawsze lubię w oczy godać niż przed jakieś kamery albo coś, teraz nie wiesz, czy ciebie jakaś, wiesz, inaczej o ciebie godają, albo ty bardziej, że tam szeszczało coś, wiesz, nie za bardzo, ale dogodaliśmy się. Tak, no, najważniejsze, żeby się dogodali. Słuchaj, pandemia trwa w najlepsze, nie widać i nie słychać tego, żeby wirus zwalniał, ale wy chyba nie zwalniacie, bo płyta jest, płyta się kręci. Koncertujecie już trochę? No właśnie, że nie. Jeszcze tak, jak to się go w domu koncertujemy, jakie tam mamy. Te małe imprezy już troszkę tam odmrozili, ale te duże imprezy, przynajmniej tam za granicą, są no, do końca października jeszcze. Czyli wy już wiecie, że do końca października na te duże imprezy, takie plenerowe, nie macie. Przynajmniej do końca października. Jak nie, zaś nie przedłużą, nie? Tam też jest taka możliwość. Oby nie, bo już, no już jest... Troszkę za dużo, już mi jest trochę, wiesz. Czyli brakuje ci jednak tego kontaktu, brakuje mi bardzo. Z publicznością. Ja brakuje mi, słuchaj, no ja jestem wychowany, wiesz, na scenie, jak to się godo i to jest połowa mnie i już czekam, nie mogę się doczekać, żeby z publicznością tak... Wykorzystujecie ten czas, żeby coś tam stworzyć jeszcze nowego? No, póki pracujecie co, nad czymś? Póki co jest ta płyta, fajnie, że cię znam, była wydana w tym roku, także koncentrujemy się raczej na tych utworach z tej płyty, bo jest zaplanowane jeszcze dwa nowe teledyski, także raczej zostaniemy, jeżeli chodzi o całkiem nowe utwory, to na razie. To na razie spoko. Na razie domysł. Chris Oxford Duo razem ze mną, razem z Państwem. Dzisiaj już za chwilę będę się go pytał o kowbojów, tych śląskich. A czemu? Zostańcie z nami, to się przekonacie. Fajnie, że cię znam. Wiem, że jesteś tam. Padło hasło Śląskie Kowboje, a czemu? Bo całkiem niedawno w tym studiu był razem ze mną Stach. No i Stachu stwierdził, że ten projekt zaś po leku zaczyna się kręcić, że jednak na te hołdy wyjedziecie, sprawdzicie, czy tam wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać. Nowego konia trzeba załatwić. No i on mu to powiedział, że to nie jest takie... Ja mu powiedział, że to nie będzie takie proste i że szybko to nie nastąpi, bo wszystkie konie, jak słyszą, że wy we dwóch chcecie kręcić teledysk, składają, nie, my nie możemy, my mamy zajęte. Choćby schudli, wiesz, przy tej pandemii my teraz schudli, ale... No nie ma co na konia teraz skakiwać, tym bardziej, że go nie ma jeszcze. No jeżeli chodzi o to, o te śląskie country, no to robimy to. Faktycznie mamy dwa kąski nagrane, które jeszcze nikt nie były puszczane. Mhm. Także weźmiemy się za to na pewno. My już tak obiecujemy, ale myślę, że początek następnego roku już jakieś teledy stworzymy. Bo te obiecanki już trochę czasu trwają. No, ja wiem. Bo to się zaczęło wszystko. Sam się nie umiał doczekać. Także... Bo to się wszystko zaczęło tak dobrych 5 lat temu? 5 lat temu, no, że Stachu też się zawsze koncentrował na swoim projekcie, ja też na swoim, bo wiadomo, że już z Martą też ta współpraca jest od ponad 6 lat i koncentrowaliśmy się też, żeby jakoś płyta jak najszybciej wydać i też to się ciągło, aż w końcu w tym roku się udało zrealizować. I... Ale Śląskie Kowboje to też jest taki temat, który ludziom się podobał. Ludzie byli zaskoczeni pierwszymi waszymi takimi utworami country, które mogli usłyszeć, nie? Podobało się, no już my prezentowali ze Stachem na Oktoberfeście te kąski właśnie, nawet te nowe. W żadnych rozgłośniach, ale tam już na koncertach już my jakieś tam światełko wypuścili, także... No i widać było, że ludzie fajnie na to reagują, że jednak się podoba, bo są fajne śląskie teksty, jeszcze jak na country. My oba z gitarami, wiesz, huty na głowie i to się podoba. A zakładaliście coś takiego, bo Stacha, że o to nie zapytał, ale teraz mi to przyszło do głowy. Co jakby ten projekt bardziej chycił jak Oxford Duo i jak Stach? To co wtedy? Kunie i do Polski? No nie wiem, trzeba to jakoś pogodzić, no bo my sobie to wzięli tak jako żart kiedyś, wiesz, tam przy jakiejś imprezie my zaczęli gadać, się okazało, że Stachu lubi country, o, też lubię country, no to powiedz, co zrobimy, jedna, dwie, trzy,
Jakieś teledyski do tego powstały, no i już zasmakowało, nie? I ten, no i teraz to, żeby płyta wydać, to się to teraz zaś tak przeciągło. Tak godem. No bo Stachu, bo swoje, żeby to było. Nie, no jednak Oxford Duo musi zostać, słuchaj, no. Jak to się godoje. To takie się, twoje dziecko. Ja, to jest moje dziecko już od lat i. Ale nie wykluczasz tego, że Oxford Duo powiększy ten swój skład o takie rodzinne muzykowanie. Tego. Oxford Family albo co? No, Oxford Family. Okej. Okay. Ja, no bo moje bajtle też już wiesz. Grają. Już mnie? Coraz starsze. Tak, tak, i mieli już okazję pojawić się z tatą na scenie. I, ja, i już, w teledyskach, i na scenie. Już się pytają, no kiedy nagromy jakiś nowy utwór, bo utwór mój tato, który my już prezentowali, on już jest jakiś czas temu wydany, wiesz, no dzieci podrosły troszkę, a niektórzy, kurde, to jest niemożliwe, że to oni już tak podrośli. Także jest już taki plan, bo oni mnie kuszą, pójdź, tato, pojademy kiedyś, wiesz, i nagromy coś nowego zaśnie. No bo wiadomo, ta mutacja już się przeszło, ambicje te głosiki troszkę, inne, ja, ambicje są, wiesz. Dobrze, słuchaj, to ja trzymam kciuki za ten projekt, ale o kolejny projekt i o kolejne muzyczne nowości już za chwilę też mojego gościa zapytam. Pomóc jak tobie ja i zawsze masz dla mnie czas. W potrzebie przyjaźń, co łączy nas, niechaj trwa. Jak ktoś z was dopiero teraz włączył telewizor, to Chris, Oxford Duo, jest razem ze mną. Dzisiaj połowa tego duetu. I tak sobie glachomy o nowościach by chciał, bo płyta jest. No i nowsza płyta, ciepło, gorko, grano, troszkę przyhamowano przez pandemię, no bo nie szło promocyjnie zagrać koncertów, pokazać się z tą płytą, ale wiemy, że szlagier Fajnie, że cię znam, to taki szlagier, który na radiowych listach przebojów czy u nas bardzo dobrze se radzi. No ja się też bardzo cieszę z tego powodu, że tak akurat se radzi. Bo jest troszkę przyspieszony, wiesz, fajnie podnóżka, się tańczy go, fajnie, że cię znam, fajny tytuł, także godą, że płyta też taki ma tytuł, że można fajnie go komuś podarować. Także może my trafili akurat z tym tytułem. Ale powiedz mi, czy ty se zdobył sprawa z tego, jak żeś słyszał pierwszy raz z Martą ten numer, to będzie, kurde, to będzie fajny hicior. Powiem ci szczerze, że ja se zdobył z tego sprawa, że to może być fajny utworek, ale Marta raczej nie wierzyła w niego. Nie wierzyła. Na początku nie, że nie umiała się przekonać do tego utworu, ale teraz coraz więcej, jak już gromy go na koncertach, Kaśty, no to już teraz godo, że jednak miałeś rację, jednak fajny utworek i już się przyzwyczaiła do tego. Także... Fajnie, że cię znam. U nas bardzo często wraca na fotel lidera, siedzi przez pora tygodni, potem zaś slatuje, ale zaś wraca i slatuje, wraca. Ale wiem, że w zanadrzu już masz jakąś nowość. Mam nowość, no tym razem, bo też mamy pora kąsków po śląsku na tej płycie. No i teraz tak kulinarnie zrobiliśmy fajny teledysk o pizzy. O pizzy? Ja, pizza. Ale fajny, po śląsku? Ja ze śląskim fajnym tekstem, no wiadomo, że... Z Krupniokiem. Że nie ino, wiesz, nie ino trzeba jeść ten żur i wodzionka na beztydzień, nie, ja to właśnie o tym śpiewam. Kluski rolady na niedzielę, no ale też se idzie na ogródku fajną pizzę zrobić. No i o tam, wiesz, tam jako kucharz jakiś tam pizzy, rozumiesz, robię przepis, tam robię ta pizza, byle co tam mieszą i... Powiem ci, że nawet była jadalna i to nie jest żadna bajka, ale upiekli ją i zjedli i nawet smakowała, także ale to jest tako, polecam ten przepis. To jest tako z grilla robiono, czy tako z pieca? No taki otwarty taki piec, na ogniu, wiesz? Na ogniu. Także, no. No to moi drodzy Państwo, jakbyście nie mieli dobrego przepisu na pizzę, to w 3,5 minuty będziecie mogli ją sobie zrobić, słuchając tego teledysku. Z tego co wiem, to we wrześniu będziecie mogli go u nas zobaczyć. Bardzo ci dziękuję za to, że odwiedziłeś nasze studio, żeś był razem ze mną, na te nowości czekam, a przy kolejnym razie tutaj do Polski, no oczywiście drzwi do studia otwarte, zapraszam gorąco. Ja się też bardzo cieszę, że w końcu my się spotkali także kobiecą, także dziękuję bardzo za wszystko, za zaproszenie i do następnego razu. Tradycyjny uścisk dłoni, moi drodzy Państwo, moim i Waszym gościem był Chris, Oxford Duo. Proszę bardzo.